26 maja około godziny 8:45 na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Południowej doszło do zderzenia trzech pojazdów. Kierujący Fiatem Ducato, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzył się z samochodem jadącym od strony Bożencina. W wyniku tego zdarzenia kierująca Fiatem Uno gwałtownie zmieniła pas ruchu, po czym zderzyła się ze stojącym na pasie przeznaczonym do lewoskrętu samochodem ciężarowym Scania. W wyniku tego wypadku z obrażeniami ciała kierująca Uno została przewieziona do szpitala. Po co ten znak tu stoi? I komendantowi mówiłem, i wszystkim mówiłem, że tu nie mogą te samochody chodzić, bo ta droga nawet nie wytrzymuje. Już mogę? No. Skręciłem tam? No nie, ale... No to pan pocał. Będę grzeczny, panie. Co grzeczny? On będzie na mnie kurwił, tak? Nie. Kłopie, ty k***a, weź się upadł. Bo ja jakby stworzył naprawdę porządek. I tyle. Padro! I nawet policja ma. Bo jak k***a wini? Poznajcie się na przepisach, panie. Mądrzejsi, a lepszy od adwokatu. Zejdź, kochany. Zejdź od kochanej, bo naprawdę mam dość. Mam już dość tego. Mieszania się.